Motorsfera na targach motocyklowych we Wrocławiu. Powiedz krótko o firmie, czym się zajmujecie. Witajcie, jesteśmy szkołą motocyklową z Wrocławia i profesjonalnie zajmujemy się tutaj nauką jazdy oraz działamy jako oficjalny ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Jesteśmy wpisani na listę wojewody dolnośląskiego, jak widać to tutaj. I jeden z naszych takich najbardziej świeżych etapów jest Racing Team, czyli te maszyny, na których siedzimy. I będziemy teraz lecieć w pretendentach, czyli w Pucharze Polski na torze Poznań 18 maja. Także ciekawostka. Przejdziemy jeszcze do kolegi, z którym porozmawiamy dalej. Jak to wyglądało dzisiaj? Czy duże zainteresowanie było waszym stoiskiem? Wydaje mi się, że niedziela była zdecydowanie owocniejsza niż sobota, bo było chyba więcej takich ludzi, którzy nie do końca są związani z branżą, a przyszli po prostu zobaczyć, co się dzieje ciekawego, co to za wystawa. Także myślę, że na pewno spore zainteresowanie w niedzielę ludźmi, którzy po prostu nie są z branży. Powiedz, bo tak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, o co chodziło z tymi porysowanymi motocyklami, co tu się działo? Słuchajcie, no ja może zaprezentuję dla wszystkich motocyklistów. Możesz odsunąć mikrofon? Słuchajcie, jak wchodzimy na motocykl, to ważne jest, żebyśmy zgięli kolano. To jest taka ważna rzecz, wiecie, robimy to tak, tak, przechylamy je i tak wchodzimy na motocykl. Natomiast no nasi tutaj przypadkowi ludzie robili to na szpagaty, więc widzicie, trochę ciężko przechodzić przez ten zadupek. Nawet mnie już plecy bolą, ale taka mała. Ze stolików drapane mamy ogony i ze stolików pewnie też wam postrącali te pewne tematy, co? Na stolikach to nam zostawiali takie ulotki, wiesz, z innych, jak powiem, konkurencyjnych firm i tak dalej. No, złośliwi się znaleźli. Ale były pogięte, więc nie było problemu. Dobrze, czy jesteście zadowoleni z tego, co się działo tutaj we Wrocławiu na targach? Myślę, że na pewno jesteśmy zadowoleni. Bardzo się cieszymy, że mieliśmy okazję na premierę nowych malowań naszych motocykli torowych, na których też będziemy prowadzić szkolenia na torach. Myślę, że przyszło naprawdę bardzo dużo ludzi. Targi z roku na rok wyglądają coraz lepiej. Jest to bardzo profesjonalnie zorganizowane. W zasadzie nie mieliśmy żadnych problemów technicznych. Także myślę, że targi, które już dobiegają de facto końca, można uznać za udane. No to super, gratulujemy i pewnie do zobaczenia w przyszłym roku na targach, prawda? Do zobaczenia na pewno. Chciałbym zaprosić wszystkich ludzi na nasze fanpage na Facebooku Motorsfera Racing Team, wystarczy wpisać w wyszukiwarce. Pozdrawiam.